Witamy, witamy, witamy serdecznie w nastroju sprzed 100 lat. To znaczy 1918 się zaczęło, a 1939 się skończyło. Ale to był piękny okres, a piosenki z tego okresu przypomni nam wielki artysta, wspaniały Maciej Kluciński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, panie prezesie. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wystąpić w tej świątyni sztuki, w tym wspaniałym miejscu. Niech pan mówi, panie Macieju, o tej świątyni. Po Mazurkas. Telefon, nagrywaj, Andrzej, nagrywaj. Dobra. Mazurkas naprawdę znaczy dla mnie bardzo dużo, bo tutaj byłem świadkiem wielu pięknych chwil, artystycznych wzruszeń i poznałem cudownych artystów, wśród których był szczególnie dla mnie bliski, wspaniały piosenkarz, tancerz, aktor Zdzisław Słowiński. I proszę Państwa, to właśnie jemu, wielkiej gwieździe Mazurkasa, chcę dedykować ten mój mały występ. Właśnie. Pan Maciej wystąpił z taką propozycją, żeby ten koncert był dedykacją dla Zdzisława Słowińskiego. Wszyscy Państwo tutaj, prawie wszyscy znacie tego aktora, który w zeszłym roku zmarł. Miał 94 lata, ale jeszcze tydzień przed jego śmiercią zrobiliśmy mu tutaj wielką fetę 94 urodzin. Fantastyczny artysta, który był naszym przyjacielem przez, ja wiem, 6-7 lat. Który tutaj był bez przerwy w Mazurkasie, występował na scenie. Wszyscy pracownicy techniczni znają go i mówią o nim Zdzisio. I my też kochamy go tak mocno, że nie wiem. Ale muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że po pogrzebie Zdzisia zaproponowałem na cmentarzu po Wąskowskim, żebyśmy przyjechali i przy lampce jakiegoś wina powspominali Zdzisia. I okazuje się, że około 60 artystów przyjechało i zaczął się koncert. Ja przygotowałem 2 mikrofony, a może ktoś będzie chciał coś powiedzieć, jakieś wspomnienie czy coś. Jak się zaczął koncert, to 5 godzin i musiałem przerwać. Ale każdy mówił, Zdzisio by tak chciał. A pana Macieja, wspomnienie o Zdzisiu, piękne w internecie. No, proszę państwa, nie mogłem inaczej zrobić, jak tylko zebrać to wspomnienie, moje wspomnienia i napisać o nim artykuł, ponieważ podczas jego jubileuszu śpiewałem taką piękną piosenkę Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Po jego odejściu ten tytuł się trochę zmienił. Zmieniłem go na Dzisiaj tak mi jakoś smutno jest. I pod takim właśnie tytułem powstał artykuł, który na ręce pana prezesa przekazałem w gazecie Życie Powiatu Żyrardowskiego, gdzie pisze, bo ja z Żyrardowa jestem. Proszę państwa, pan Zdzisio to był humor, to była ta klasa przedwojennych artystów. Zresztą bardzo fascynował się kimś, kim bardzo też ja się fascynuję. Oczywiście Ludwikiem Sempolińskim, którego występy oglądał na Helu. I mówił mi właśnie to, że był zafascynowany Ludwikiem Sempolińskim na tyle, że wiele piosenek po prostu brał z jego repertuaru i robił je oczywiście po swojemu. I jedną z takich piosenek jest oczywiście Tomasz. Ach, Tomasz, którą śpiewał na statku Batory. Dzięki panu. Mam nadzieję, że usłyszymy to w pana wykonaniu. Dzięki panu, panie prezesie, właśnie przetrwało to nagranie, bo pan je opublikował, zdaje się, jako pierwszy w internecie i tutaj też prezentował na tej wspaniałej scenie. Tomasz, ach, Tomasz. No, bym chciał państwa zaprosić na internet i YouTube i wystukać Zdzisław Słowiński i Tomasz. Zobaczycie państwo interpretację tej piosenki mistrzowską. Oczywiście Ludwik Sempolinski był też fantastycznym interpretatorem tej piosenki, ale wydaje mi się, że Zdzisław Słowiński pokazał też wielką, wielką klasę. Taką, że chciałoby się to oglądać i oglądać. Zapraszam.
Te piosenki ciągle tkwią w nas i pokazują się w różnych odsłonach. I dzisiaj pan Maciej kilka z nich przypomni, ale chcę powiedzieć, że jest to człowiek, który od młodzieńczych lat zaczął się tym interesować, zaczął kochać te piosenki i przekazywać innym. I stał się w tej chwili takim interpretatorem nie tylko piosenki retro, ale też piosenki ulicznej, Warszawy. I mało tego, zrobił doktorat na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie na temat... Panie... Właśnie Orkiestry z Chmielnej. Orkiestra z Chmielnej. Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Proszę Państwa, Orkiestra z Chmielnej to jest wydarzenie, coś fantastycznego. To jest pewien rozdział w kulturze polskiej i warszawskiej. I chcę tutaj się pochwalić trochę razem z Andrzejem, że jak w 1990 roku zaczęliśmy, to ile, 33 lata temu. A mnie nie było na świecie jeszcze. Bobasek kochany, bobunio malutki. To wtedy z Andrzejem Hulewiczem w hotelu Forum mieliśmy biuro i wszystkie nasze grupy, które już wtedy w 90 roku i 91, 2, 3 sprowadzaliśmy z Francji, ze Stanów Zjednoczonych, z Szwajcarii, Niemiec i tak dalej, i które spały wtedy w tym naszym ukochanym hotelu Forum w centrum miasta i wszystkie, zanim otrzymały klucz do pokojów, to Orkiestra z Chmielnej grała, a ludzie pili wódeczkę, piwo z wódeczką oczywiście i tak dalej. I była taka atmosfera, że wszyscy w holu i cudzoziemcy i ci nasi klienci tańczyli, śpiewali przez 2 godziny, zanim ta nasza grupa poszła na górę. No, chciałem się podzielić tą naszą refleksją. Panie Macieju, żeby za dużo nie gadać, bo moglibyśmy ho, 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 tak, jeszcze więcej, ale pan dedykował ten wieczór dzisiejszy temu naszemu Słowińskiemu, który tutaj miał 2 wieczory takie solenne, a mianowicie Benefis z Zdzisława Słowińskiego, a później miał szaloną 90 z okazji 90 rocznicy. A później jeszcze występował, ale kochaliśmy go tak, jak powiedziałem, i pan zadedykował ten wieczór. I ja pozwolę sobie panu pokazać. O, niech pan zobaczy, jakie to pana... Fantastyczne jest ujęcie. Jak Bodo. Tak, jak Bodo. Ale to jest autorstwo naszego artysty, plastyka wspaniałego, którego tutaj nie mogę dojrzeć, a powinienem, bo ma łysinę. Mysyrowicz Witold. Tak, jeśli tutaj jest, to niech się podniesie. W każdym razie to, jak zwykle, to są jego wspaniałe dzieła plastyczne. Tak, brawo Witold. Przepiękne. I teraz, panie Macieju, to, co pan zaśpiewał teraz przy fortepianie, bo pan też jest artystą fortepianu i innych różnych, już nie mówiąc o grzebieniu, ale różnych innych instrumentów. I pan to zaprezentował na tej scenie. Bardzo proszę. Ja specjalnie tu dla pana Zdzisława przygotowałem taki romans, bo wiem, że pan też wiele, wiele takich cygańskich romansów w swoim życiu prześpiewał. Полосо ж была любить, задумала ту жениться, не стоило любить. Тайна-ли-та, там-та-ли-та, там-та-ли-та-ли-та-ли-та, та-ли-дам-та-ли-дам-та-ли-та-ли-та, на-рай, на-рай, на-рай. Sunen, sunen, chayave, sunen, sorokirava, a soy sunere, kirene, ne soma, jemela, cho, oi, tadidam, tam, tadidam, tam, tadidam, tam, tadidam, tadidam, tam, 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 tadidam, tadai, 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 sorokirene, romana.
zaznabił, zna drugую pała lubił. O, daj nam tarira, daj nam tarira, daj nam tarira. O, tada! Tari tari dam tari dam tari 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 narai 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 samarozhiu zaznabi znad drugую pava lyubilo tai ram tai ram tai ram tari tai ram tari tari. To był Maciej Grociński. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że ja też chciałem temu artyście wspaniałemu Zdzisiowi Słowińskiemu zadedykować kawałek naszego koncertu tutaj na ekranie. Jednocześnie chciałem tym kawałkiem przekazać kawałek siebie, mojej żonie, która od 2,5 lat już nie występuje na tej scenie. Jest bardzo chora. Lepiej w tej chwili i może troszkę chodzić, ale tak chciałaby tu być. W tej piosence, którą dedykujemy Zdzisiowi, to znaczy ja tam tylko parlando odstawiam, bo nie umiem śpiewać, ale Irena pokazuje, co potrafi, chociaż jest oczywiście amatorką, ale chcieliśmy z serca dla tego Zdzisia taką piosenkę przekazać. Że to ja się nie mieszczę, mam chudno. Tak, ale troszkę się odsuń, bo ty będziesz przemawiał, a ja bym chciał. Dobrze, dobrze, tak. Proszę Państwa, dzisiaj była próba, tam 5 minut, ale co nam wyjdzie, to nie wiem, ale zobaczymy. W każdym razie Zdzisiu, to jest dla ciebie. Z całego serca, nawet bez talentu, ale z całego serca. Proszę Państwa, mamy dzisiaj wielkie święto. Wszystkie miejsca już zajęto. Zaraz się rozpocznie wielka gala. I niech się nie obrzydzala nikt. Dziś z Zdzisio to jest dla nas wszystko, bo Słowiński to nazwisko. Dziś z dziś w garniturze oraz w ciulach. Po nim artystyczna dziura jest. Dziś, dziś ma już 90 promienna mina, a jak się trzyma muskuły, to ma raczej wątłe, lecz jak sprężyna rusza się. Więc przyjmij dzisiaj święto Zdzisia i wyściskamy go na misia. Zdzisia koledzy witają dziś. Starych artystów wita Zdziś, bo starych sztuk nie przeminie rzeczywisty kurz artysty. A gdy płonczyński przy pianinie zachwyt nie minie nigdy już. A pamięć ma, o kurde molo, że mu się teksty nie dzydzolą. A jaki styl ma, no i szyk, takiego szyku już nie ma nikt. Bo dziś, dziś da nam znać, kto tu artysta ma mać. I ludu da się słyszeć zew, i gruchnie, gruchnie śpiew. Dziś, dziś ma już 90, promienna mina, a jak się trzyma mózgu.
zna ich każdy numer. A nam się pomni, jak to szło. No powiedz, Zdzisiu, gdzie ty Tomasz? Czy chociaż Tomasz swoją Tomasz? A jak nazywać tobie tam, to co to może Zdzisiu, to co masz? Powinien mieć twój wróg. Proszę państwa, 90 to już rzadko bywa. Ten nasz dziś się tutaj zgrywa. Życie z dzisiaj to nie jest żadna męka, ale ze śmiechu męka wciąż. I co powie, to jest krotochwila, która życie nam umila. Z dzisio, proszę państwa, to błękitna krew, arystokracji ziew i mąż. Dziś ma już 90, promienna mina, a jak się trzyma mózgu. Lecz jak sprężyna rusza się, bo dziś w teatrach i estradach, gdy wy byliście w wycinkach, on już Szekspirem na scenie gadał. Ach, czas, ten czas umyka nam, więc teraz hajda dolce vita, najczysta, oczysta, no i wiek nikt się już nie pyta. Niech życie trwa, niech życie trwa, żebyśmy dzisiaj mieli dla Zdzisia uśmiechów, żartów, czułości wrót. I żeby mu krzyknęła jakaś Krysia. Zdzisio, życie artysty, to cud. Zdzisio, kochany, ale jeszcze chcę wspomnieć, proszę państwa, Andrzeja Płączyńskiego, który tutaj był, który tutaj właśnie akompaniował i który był z nami 8 czy 9 nawet lat, który grał nam na wszystkich koncertach, który był genialnym artystą, genialnym akompaniatorem wszystkich gwiazd. Andrzeju, kochany, też cześć tam, ale panie Macieju, przejdźmy do piosenki, bo już musi pan zacząć śpiewać, bo w końcu, wie pan, no, robota, nie? Piosenka ta Międzywojnia, tak to się nazywa. Dlaczego to pana tak urzekło i co w niej jest takiego cudnego, fajnego? Pozwoli pan, że odpowiem na to pytanie wierszem. O, fantastycznie, tak. Echa melodii dawnych piosenek, dziś już niemodne, jak stary sztych, ze snu się budzą, gdy wiatr wyważy drzwi do lamusa lub okna na strych. Walczyk babuni i tanga refreny, rymy wytarte w powodzi słów, kluczem przelotnych ptaków wracają, by wraz z melodią odlecieć znów. Jak zasuszony w książce kwiat, ten w całkiem innym stylu świat zachował się w piosence. Na nowo nie powróci nam ten z piosenkami stary kram już nigdy więcej. Wczorajszy nie powraca dzień, gdy gaśnie światło, znika cień. Zostawia tylko wspomnień ślad zaklęty w dawnej piosence. Ta dawna piosenka to dziś zabytek, jak secesyjny kredens czy stół, konie w zaprzęgu, stangret na koźle,
sole trzeźwiące, nalewka z ziół. Więc dziś, gdy te stare piosenki ktoś jeszcze nuci gdzieś lub gra, w akordzie wspomnień brzmi dominanta, że czas przemija, piosenka trwa, jak zasuszony w książce kwiat. Nie. Nie uzgadnialiśmy tego pytania. Zaskoczył nas pan. Tak. No właśnie, ja też mam takie wrażenie, że te piosenki, bo jak zacząłem tak się przyglądać tekstom, to te teksty są strasznie proste, takie oszczędne. Kilka, dwie, trzy zwrotki nieraz i zdobyły serca ludzi, nie tylko w Polsce, bo one się rozchodziły po Europie, a nawet niektóre jak Tango Milonga, po świecie, po Ameryce. Skąd taka moc? I nagle one zaczęły zdobywać świat tym tekstem, który jest dla nas jeszcze ciągle znany, a melodie pozostają w sercu. Dlaczego te piosenki takie były? Mnie się wydaje, że te piosenki w sposób taki prosty dotykały rzeczy absolutnie najważniejszych w życiu i ponadczasowych. To jeśli chodzi o teksty. Tak. Te teksty pisali, proszę państwa, wielcy poeci, którzy mieli opanowany język polski, wiedzieli jak się tym tekstem posługiwać, żeby napisać piosenkę. Marian Chemar, Julian Tuwim i można by tutaj wiele, wiele nazwisk podawać. I myślę, że wszystko polega na tym połączeniu tekstu z muzyką. Że właśnie to połączenie tworzy piosenkę. Że piosenka to ani sam tekst, ani sama muzyka. Tylko kiedy razem... Wtedy w latach 20. tych piosenek powstawało całe mrowie. Tych teatrów w Warszawie samych było też tak dużo. Już później się nie powtórzyło. Zresztą nawiasem mówiąc chcę powiedzieć państwu, że przeczytałem. Nie wiem, czy to jest prawda. Ale przeczytałem taką wiadomość, że między pierwszą a drugą wojną światową w Warszawie było ponad 400, w różnych czasie, ale ponad 400 teatrów. My mamy tutaj, ja już mam nawet listę takich teatrów, ale nie będę czytał, które powstawały, gasły i tak dalej. I co jest ciekawe, że wszystkie te teatry podobno zbankrutowały. Tak się wychodzi na kulturze. Panie prezesie, to co my teraz znamy, ten cały zbiór piosenek z fonoteki, z nut, które zachowały się do naszych czasów, to jest tylko malutki fragment tego, co było. Proszę sobie wyobrazić, że piosenki w rewi istniały tylko raz. Były takie piosenki, o których my nie wiemy, że one w ogóle tylko były. Nie zachowały się. Cztery wieczory, tak. Tak, bo rewia była wystawiana raz i piosenka albo zachowywała się w pamięci, albo ta, która miała wydania nutowe, no to przetrwała, bo później te nuty sobie ludzie mogli kupować i po prostu grać w domach te piosenki. Nie wszystkie przecież piosenki były pisane do filmu, który przetrwał, do filmu, który ludzie mogli zobaczyć w całej Polsce, ale przecież teatry rewiowe funkcjonowały na ten sposób, że były piosenki pisane dla gwiazd, czy dla mniejszego formatu artystów. Teatry rewiowe funkcjonowały nie tylko w Warszawie, w różnych innych miastach. Mamy ogromną ilość artystów zapomnianych, o których mówią nam jakieś wycinki z prasy przedwojennej, z Trubadura Warszawy, Trubadura Polskiego i tak dalej, z tych gazet, że nawet nie mamy nagrania takich artystów. To jest, myślę, fascynujące, że tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale ci artyści jednak, niektórzy się przewijali, jak Adolf Dymsza, Żabczyński, Bodor, Donówna, Fok, Waliszewski, Mankiewiczówna, Vera Gran, Zofia Terne. Kto z dzisiejszych artystów przetrwa 100 lat? Nie wiem, czy jest to taka możliwość, ale ci artyści przetrwali przez 100 lat i przez co? Nie przez wielkie, wielkie role dramatyczne, ale przez małe pioseneczki, które się ukazywały i to w filmach, tak? Panie Macieju, w wielu przypadkach piosenki z filmów takich wodewilowych, takich musicalowych, które były wtedy jako pierwsze filmy dźwiękowe. Na przykład 1933 rok,
film Szpieg w masce, Ordonka wtedy, która była znana, jej nazwisko było znane, popularne w całej Polsce, ale dopiero dzięki temu filmowi, temu, że ona pojawiła się na ekranie, ludzie z odległych miast Polski mogli zobaczyć, jak ona wygląda, bo nie każdego było stać na przyjazd do Warszawy i na bilet do Qui Pro Quo, gdzie ona występowała. A filmy, tu taka ciekawostka, że przed wojną w Warszawie, bo mam taką książkę, która mi była ofiarowana przez naszego przyjaciela Leszka Puchalskiego, takiego rzeźbiarza fantastycznego w tak zwanym technice papier-mâché, który mnóstwo rzeczy przekazał tę Warszawę przedwojenną, tych przedmieść warszawskich bazarów, ulic i właśnie bardzo dużo jego dzieł traktuje o tym, jak Warszawa była podobno takim centrum filmowym i filmowcy robili zdjęcia do filmów i to z zagranicznych filmów przyjeżdżali do Warszawy. Panie Macieju, do roboty. Powiem tylko Państwu, że przy fortepianie towarzyszy mi dziś Dawid Lutkiewicz.